Cześć, z tej strony Denis. Witajcie na moim kanale. Od iOS oraz iPadOS oraz tvOS 13 mamy możliwość podłączenia kontrolerów od Xboxa oraz od PlayStation do tych właśnie urządzeń. Na stronie Apple w ich sklepie internetowym nawet pojawił się kontroler do Xboxa One. Teraz mamy już możliwość podłączenia tych kontrolerów do iPhone'a, iPada, Apple TV oraz Maca. Taka możliwość przyda się jeszcze bardziej ze względu na to, że wystartował Apple Arcade, czyli serwis gier w abonamencie od Apple. A skoro można te kontrolery podłączyć, to pokażę Wam szybko, jak to zrobić. Zacznijmy od kontrolera Xboxa One. Dodam tylko, że nie wszystkie kontrolery działają. Musi to być ta nowsza wersja, która wygląda dokładnie jak ten pad. Nie działają pady, które wyglądają troszeczkę inaczej, tutaj przy górnej krawędzi. I jeżeli nie podłączaliśmy naszego pada do Xboxa wcześniej do konsoli oraz żadnego innego urządzenia, to wystarczy wcisnąć logo Xbox i wejść w iPhone'a, ustawienia oraz Bluetooth. Pojawi nam się nazwa kontrolera, klikamy i voilà, jesteśmy podłączeni. Jeżeli pad był natomiast już sparowany z konsolą, to na górze mamy specjalny przycisk, tutaj takie fale, klikamy go i tak samo wchodzimy w ustawienia, podłączamy do iPhone'a lub do iPada. I tyle, pad jest podłączony, możemy grać. Przejdźmy do PlayStation 4, bo tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej, bo aby podłączyć pada do iPhone'a lub iPada musimy przytrzymać przycisk PlayStation oraz przycisk Share do momentu, aż nie zacznie mrugać ten panel świetlny, który mamy z tyłu pada. I kiedy panel zacznie mrugać, mamy taką sytuację, wchodzimy w ustawienia, Bluetooth, od razu powinien nam się wyświetlić DualShock 4 lub jeżeli oglądasz ten film w przyszłości, to może DualShock 5 lub jeszcze nowszy. Pad się połączył i możemy grać. Niestety nie wszystkie gry domyślnie wspierają pady, ale te, które wspierają, teraz wspierają również te od właśnie PlayStation oraz Xboxa. Dodatkowo na iPhone'ie lub na iPadzie możemy używać aplikacji PlayStation Remote, dzięki której iPhone oraz iPad łączy się z PlayStation i dzięki temu możemy grać na gry z PlayStation. Oczywiście musimy mieć włączone PlayStation, bo to wszystko jest po prostu streamowanie obrazu, ale teraz, kiedy możemy podłączyć pada do iPhone'a, to mamy praktycznie przenośną konsolę. Mega rozwiązanie. Sprawdziłem z GTA i działa to bardzo dobrze. Okej, wiemy już, jak podłączyć kontrolery do iPhone'a oraz iPada. Sprawdźmy teraz, jak podłączyć je do Apple TV. W tvOS na Apple TV robimy dokładnie te same czynności z padami, czyli przycisk sparowania na padzie od Xboxa oraz dwa przyciski w padzie od PlayStation. Przypominam PlayStation oraz Share, a w Apple TV wchodzimy w ustawienia, piloty i urządzenia, Bluetooth i oczywiście wybieramy z listy pada, którego chcemy sparować. Z Apple TV pady od PlayStation oraz Xboxa mają tutaj dużo większe pole do manewru, bo możemy padem sterować całym systemem. Działa to tak samo jak w menu konsoli, czyli przyciski mają te same funkcje. W tym przypadku pad od PlayStation krzyżykiem akceptujemy, kółkiem cofamy i tak dalej. I oczywiście nawigujemy strzałkami lub joystickiem. Całkiem cool, co? Nie musimy już brać pilota do ręki. I na końcu Mac, choć Apple się tym nie chwaliło, możemy teraz podłączyć kontroler również do Maca. W tym celu wchodzimy w Bluetooth, otwórz preferencje Bluetooth. Jeżeli nie macie ikonki na tym pasku menu u góry, to wystarczy, że klikniecie Command i spację i wpiszecie Bluetooth i pojawi Wam się aplikacja Bluetooth. I tak samo wprowadzacie w tryb parowania kontroler od Xboxa lub kontroler od PlayStation. Tutaj na liście powinien pojawić Wam się kontroler. Klikacie na nim prawym przyciskiem oraz połącz i za chwilę kontroler jest podłączony do Maca. I to wszystko, jeżeli chodzi o ten poradnik. Jeżeli Wam się przydał, to koniecznie dajcie łapkę w górę. To bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to koniecznie zostawcie suba, kliknijcie w dzwoneczek i zostańcie na dłużej. Na moim kanale zajmuję się głównie urządzeniami Apple oraz technologią. Czasami zdarzają się również filmy z podróży. Przy okazji dajcie znać w komentarzach, czy jesteście Team PlayStation, czy Team Xbox. Ja jestem Team PlayStation. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!